Hej, hej, cześć ludziska, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii w Bannerlordzie, nagrywany od razu po poprzednim. Od razu bez przedłużania przystępujemy do oblężenia Syronei. Mamy trebusze, mamy wyłamy w murach. Sądzę, że będzie to raczej przyjemna formalność, aniżeli jakieś tam wyzwanie, sprawdzian. Przewaga po naszej stronie jest naprawdę, naprawdę kolosalna. Nawet nie wiem, czy sam przypadkiem nie postanowię dowodzić jednym trebuszem i nawet może... Nie głupim pomysłem byłoby wstrzelenie się w tą wyrwę, co wy na to? Albo w tą wyrwę, kurde, no ty, słuchajcie, zróbmy to. Chciałbym nieco się pobawić trebuszem. Glewie wypieprzmy, bo przeszkadza. No i dobra, no i tak, chyba... No, ziomek, ja celuję jako pierwszy. Tak, tutaj chcemy na murach wystrzelić, tego musi być równiutko, jeszcze minimalnie może do lewej. Mocniej zwiększmy siłę i uwaga, pyk, pytanie, czy to doleci, chyba idealnie, nie za mocno chyba, co? Czy nie? No, ciut za mocno, to zmniejszy siłę. Szkoda, że nie mogę regulować siły, podczas gdy moi ludzie przeładowywują machinę. To jest takie dosyć smutne. Nawet wydaje mi się, że mogę faktycznie spróbować w tą wyrwę się wstrzelić. Bo tam jest dużo jednostek, oni są zglobowani, to poczekajcie, zróbmy to. Jeszcze bardziej do lewej. Okej, okay, no i uwaga, wejdzie czy nie wejdzie? Chyba za mocno, ale siłę zmniejszyłem. No za mocno, dobra, to lekko do prawej. Delikatnie, ale tam już mogę w swoich trafić. To może ewentualnie tam możemy celować. Tam jest, widzę, że taka dobra, zobaczcie, pozycja, bo jest tam dosyć zacieśniona walka, ale już się nasi wlewają, to chyba nie ma co. Poczekajcie, dobra, jeszcze tu spróbujmy. Zmniejszmy siłę i uwaga, błagam nie w swoich, błagam. No Jan, traf to, bo inaczej będzie lipa. No kurde. Nie wiem, nie ma sensu, idziemy dalej. O, ale zadałem, słuchajcie, coś trafiłem. Bo tysiaka zadałem, nie wiem co. Ale o 12 zabiłem. No to chyba... Nie, to moja armia zabiła 12, ja nie zabiłem nikogo. Ale zobaczcie, jak sprawnie. Tylko 17 naszych ubili. Ale no nie ma co się dziwić. Przez mury się już przelaliśmy. Tutaj są nasi przyjaciele, z dwóch stron ich dociskamy, no i ze środka mogę jedynie zejść i starać się uciec do warowni, ale byłoby miło, gdyby jakiś bohater nam bramę otworzył. No, bym się nie pogniewał, a tak kurczę blade. Szkoda, że muszę iść naokoło. No i żałuję, że konia porzuciłem, ale chyba bym i tak przez tą wyrwę się koniem nie przecisnął. Ale to jest ciszej spokój, zobaczcie, nie ma w ogóle jednostek żadnych. Ale sądzę, że na kogoś się natrafia, bo jest wciąż 200 brońców. Gdzieś oni muszą być. Tutaj jest zadyma, ale idziemy dalej. O, okrzyki bitewne są, jednak widzę, że już żeśmy zdominowali ten teren. No to w bramie może będzie dużo ludzi. Gdzie jest w ogóle brama? Mam wrażenie, że tą bramę chyba przeszedłem dalej. Chociaż nie wiem. Że przeszedłem już ją, że mogło być wcześniej. To miałem na myśli, sorry, ale mi się leciutkie zlagowanie załączyło. Dobra, dostał i chyba tu jest brama. Tak, tu jest brama. O, i tu też są faktycznie żołnierze. No, panowie, poddajcie się. To należy do nas. No i po zdobyciu tej osady możemy faktycznie wznowić nasze rozmowy dyplomatyczne. No i podpisać rozejm. Czemu nie? Teraz chyba już można. Już dalej tej wojny nie ma co kontynuować i nie wiem, czy dla odmiany nie ruszymy przypadkiem na jakąś sturgię, co wy na to. Żeby jeszcze w tej serii potoczyć wojny na terenach typowo zimowych, nordyckich. Tylko, że ze sturgiem jest taki problem, że nie mamy z nimi granicy i byśmy robili taką ofensywę trochę nie taką. O, kolego, sorry, ale nie ma opcji, że przeżyjesz. No, kurde, albo jest opcja. No, Jan, traf, że dobrze, trafiłem. Fantastycznie. Wygrywasz bitwę. Zaraz w ogóle w łuku będę miał chyba upgrade. 200 punktów. Na 200 poziomie jest chyba następny checkpoint co do rozdania perków. Bierzemy więźniów. No i to bym nawet podarował komuś, jakiemuś nowemu wasalowi. Bo teraz na pewno w szeregach cesarstwa znajduje się na 100% ktoś, kto nie ma włości. Mają tyle klanów, na pewno mają też bardzo dużo wasali. To są chyba też jeszcze, tak, to są wasale. Wy macie zameczek taki, wy macie dwa zameczki.
No, Baranor nie ma niczego, ale on chyba jest ranny, bo nie mogę z nim gadać. Ty masz na wybrzeżu, w Ostrum. Oros, o! Oros, może Oros się zgodzi. No i jeszcze pan Faron. Chociaż w sumie tego gościa, który ma w Ostrum, chętnie też bym spróbował przekupić, bo tak by miasto do mnie trafiło od razu, bez, na dobrą sprawę, bez walki. No i jeszcze zdobądźmy sobie ten zamek, aby naszą pozycję ustabilizować w tym miejscu. No i dobra. Oros, panie Orosie, panie Orosie. Czy jesteś w armii, kolego? Chyba tak, tak chyba wyglądasz, jakbyś był w armii. No, jesteś w armii, niestety. Pytanie, na co ta armia idzie. Dobra, zaraz mi w ogóle wygaśnie moja armia. Mam 300 niecałe wpływów. To jest taka, no, ilość, powiedzmy, do zaakceptowania. Dobra. A ty, chłopie, też jesteś w armii, niestety. Dobra, weźmy, zboostuj to. Możemy sobie tego chłopa jeszcze dowrobować. Oni są dosyć daleko, ale też ich poproszę wziąć, bo są w miarę tani. Czemu nie? No i wy moją osadę będziecie zapewne oblegali z tego, co na to wygląda, bo zostało jedynie 9 obrońców. Dobra. O, patrzcie, patrzcie. Pięknie. Chyba mamy gościa, pana Farona. Panie Faronie, przejdzie czy nie przejdzie? Oj, nieefektywne, ale już mamy dwie szanse. Chyba, że będzie gdzieś krytyczne niepowodzenie. Dobra, poszło. No i dostaniesz fajną osadę, bo akurat będzie głosowanie. No to zobaczmy. Faron Beck. Beck. Czyli Syronea będzie należał do ciebie. No to idealnie, zobaczcie, w idealny moment się wstrzelił. Właściciel Syronea i pan Faron, oczywiście. Tak, sorry Prindor, masz za dużo rzeczy. Należy nowemu przyjacielowi to podarować, żeby się nie obraził. I ja na to wydaję, zobaczcie, 100 wpływów, aż o kurde. Ty, no to nie wiem, czy będę w stanie moją armię utrzymać. Oto musimy bardzo szybko, błyskawicznie ten zamek zdobyć. I to tak naprawdę bardzo błyskawicznie. Dużo ja zarabiam tych wpływów za dzielenie się żywnością, na to wygląda. No dobra, no to szybkie oblężenie. No i oba tam dojechał, żeby to utrzymać. No i jestem w stanie wytrzymać. Nie, na spokojnie, kilka dni. No to zrobimy sobie obóz i od razu atakujemy. Instant. Okej, okay. Nawet nie zdążyli obrońcy zrobić żadnej balisty. To będzie też fajna bitka. A fajne mogą być krajobrazy, bo jest zamek nad wodą. O, patrzcie! Jaki zamek portowy! Kurde, ludzie, nawet ma latarnie! Galata! Ale ładny zamek! Nie no, o taki zamek to jeszcze oblężenia nie toczyliśmy. Piękny, portowy. No to chętnie pójdę zdecydowanie w pierwszym szeregu. Naprawdę ładny. Też mogą być podobne osady na północy, u Sturgi. W takich klimatach wikińskich typowo. Dobra. No to co? Którędy... Są też niskie mury, a drabiny można tutaj stawiać. Chyba na luzie damy radę. Schodzimy z konia, czekamy aż ekipa dojdzie. No i ich tam odrobinę przerzećmy. Panowie, cześć kolego. No, w rączkę trafię. Aj kurde, za nisko. Dobra, ten do mnie celuje. Niedobrze, dostał. No jakby mu w rękę trafił, byłoby śmiesznie. Ale się ładnie chowa, dlatego może trafmy w łeb. Pięknie, wyrwał strzała i pójdę od razu w pierwszym szeregu. Nie ma co czekać, mam epicki hełm, sądzę, że dam radę na spokojnie. Oni wszyscy z glewiami, zobaczcie, tam idą. Moi Ilhanowie, elita pośród elit, tam też zobaczcie, są już drabiny postawione. No, bardzo, w ogóle czy jest włączone ziarno, czy mi się tylko wydaje, bo tak miga tam, chwila. Wydajność, ziarno, nie, wyłączone jest, to czemu tak, ta woda, dziwnie. No właśnie, a to chyba jest efekt, powiedzmy, oświetlenia. Tak można to nazywać. No dobra, no i tych murów komputer w ogóle nie obstawił. No za późno, panowie. Teraz już nasza elita powinna chyba dać radę się tu przepchać i ustabilizować. Oj, bo druga strona murów jest bardzo dobrze broniona. Panowie, brońcie mnie. Brońcie Hana. Kurdebele. Dobra, no i już je tu przebijamy. Chociaż, ała. Obrywam. Ludziska. Defensywa. Nie, chłopie. No i nie, gleba. Niestety, sorry. Za bardzo się odpaliłem. Chciałem tutaj wytrzymać długo, żeby nasi... O, w ogóle ty! Zbugowali się nasi ludzie. Gdyby oni się nie zbugowali, to na luzie byśmy dali radę. Tu też się zbugowali po prawej drabinie. Ale dzięki temu możemy poobserwować, jak to zamczysko wygląda. Jest troszkę tych łódek. A jak wygląda wnętrze samego zamku? O, tak zielono. Dużo roślinności. Tu jest chyba warownia ostateczna. Tak, tu będzie warownia. A w środku mogę podejrzeć, jak się prezentuje. Nie mogę. No to obserwujmy... Obserwujmy te mury, tylko byleby się nasi nie bagowali, no póki co to nie wygląda zbyt ambitnie. No ale łuczników mamy dużo, chociaż łucznicy coś tam widzę, że zabijają.
No chyba większość strat, które zadajemy, no to zostały spowodowane łucznikami, a to jest taka ambona, taka chałupka jakiegoś rzemieślnika. Patrzcie, dywany ma, poduszki. Nieźle, nieźle, nieźle. No, trzymajcie się panowie, trzymajcie się. Kurde, bele, te drabiny, naprawdę, no twórcy Bannerlord już 2 lata grę mają. Sam Bannerlord powstaje od chyba, nie wiem, 2012 roku, wtedy został bodajże zapowiedziany. No i nie potrafili tych pieprzonych drabin naprawić, no ludzie! No błagam, no co jest tam w ogóle tak? O kurde, boże, jakiś chyba owad mi chodzi po nodze. A nie, to kabel od tego, słuchawek, się wystraszyłem. No w Gothicu już te drabiny były lepsze, chociaż te drabiny w Gothicu też były takie memiczne. No, ale masakra. Przyspieszamy nieco. No, okej, naprawili się lekko. No dobra, naprawili się. No i już się wdzieram. W ogóle on dziwnie się rozstawił, bo zamiast być od razu bezpośrednio pod drabiną, no to stoją dalej i dają możliwość desantowania. A w tym miejscu wydaje mi się, że chyba to lepiej robią i od razu tych, którzy wchodzą właśnie, kasują. Nie, też są oddaleni, ale niekiedy komputer tak właśnie broni osad, że nie pozwala po prostu im się desantować. I tych, którzy wchodzą, instant kasuje. Chłopie, do góry, no kurde, no też w sumie na twoje miejsce też bym wszedł w dół, bo no, widząc tych zbugowanych kolesi, raczej bym nie ryzykował swoim życiem. Dobra, tutaj się przebiliśmy, to jest dobra wiadomość, przyspieszamy nieco. Przyspieszamy tą całą akcję, reakcję. To jest dużo łuczników, ale chyba nasi żołnierze zaraz do niej dotrą. Ale fajnie są rozstawieni. Patrzcie. Świetnie wymodelowany zamek. Bardzo ładnie. Coś mi przypomina, ale nie wiem co. Jakby jakąś osadę w Skyrimie chyba. Tak trochę. Naprawdę, mam takie poczucie dziwne. Ale ci łucznicy tutaj mają fajne okazje do strzelania. Ale nasi, mam nadzieję, że się przebiją. No tutaj, chłopie, z tyłu! Z tyłu! Tam masz, gość się ci bije, kurde, młotkiem po głowie. No co za neptyk, ubili gościa. Tutaj jak wygląda sytuacja? No, niby się przebiliśmy. Niby, ale z dosyć dużym zbugowaniem. Dobra, przyspieszamy tam bitwę, bo już na to nie mogę normalnie patrzeć. No tak to wygląda. A szkoda, że się tak zbugowali, bo przyjemny zamek. Bardzo przyjemny zamek. Co jest, zbugowali się? Gdzie ten jeden koleś jest jeszcze? Tu jest jaki? Tu jest koleś, czy co? No patrzcie, chyba gościu się zbugował albo ucieka do warowni. No, złapać go szybko. No nie mówcie, że się zbugował. Nie no, błagam. O kurde. Gdzieś może wszedł. I nie może wyjść. Albo wszedł do twierdzy i gra tego jeszcze... Chociaż tu musi być, bo tutaj jest taki natłok jednostek. Tak, tutaj był, ściśnięty, patrzcie, toczony. Mógł też wejść i gra by go nie potraktowała jako tego, który już opuścił w pole bitwy. Ale nie, no był pod schodami zbugowany. Dobra, zwycięstwo. Też dam temu nowemu tą osadę. A, i do twierdzy się wycofali. Tylko ja oczywiście, jako że zginę, to nie mogę wziąć udział w zdobywaniu warowni. Szkoda wielka, bo chętnie bym wziął udział, no ale niestety, no Jan się wywala zbyt często. Dobra, możemy stąd odejść od razu. No i w sumie to ja bym chętnie dobił do cesarstwa do końca. Tak raz. A dobrze. No weź ktoś go złap, tego pana tutaj. No bo on nasz zamek odbije sobie. Ma tylu ludzi, że no ludzie na radę. Jest 3 obrońców raptem. 3 obrońców. Oni się poddadzą tak... O, patrzcie. A to jakieś chłopstwo. Niech zaatakuje, ja pomogę. No, no weź ich tam zaatakuj, chłopie. No kurde, gościu. Jeszcze rabusi mamy dużo. Dobra, właściciel zamku... No dałbym faraonowi. No i dam go faraonowi. Faraon nie ma na razie wpływu, więc nie może głosować. A ci spryciarze, patrzcie, wpływy kiszą, bo nie tworzą armii i dzięki temu mogą sobie głosy podbijać. Dlatego no. Ja tego nie popieram. Ja to oddaję nowemu przyjacielowi. Mam nadzieję, że on okaże w ogóle... ofensywna ma być strategia. Mam nadzieję, że on okaże lojalność i będzie swoje wpływy czynnie wykorzystywał na generalnie tworzenie armii, bo ci nasi ludzie to kiszą te wpływy jak sama cholera. A, chyba już nie jestem w stanie czegoś zdobyć, co? Bo moje wpływy się zaraz skończą. Raczej nie ma opcji, chociaż jeszcze jedną bitwę bym... O! Chętnie stoczył, może z nimi. Tylko nie ma jakiejś armii, która mogłaby ich tam dorwać, ale ma fajny protip, jak to zrobić. Patrzcie na to. Patrzycie? Patrzcie teraz. Armia i powiedzmy, że wywalę jednego ziomeczka. Odwołuję z armii i może on go będzie gonił akurat. Gonisz? Dawaj, goni. Koniecznie, koleś. Oj, chyba się nie uda. Szkoda, bo byłoby super, wtedy byśmy ich przechwycili, ale najwidoczniej nam się to nie powiedzie. Ewentualnie mogą Onirę się zdobyć. Tu jest też armia Pryndora.
No nie, no na dwa dni to nie zdążę chyba. Chociaż może zdążę ten zamek zdobyć? A spróbujmy. Mam tyle punktów, to powinienem być w stanie przedłużyć to jeszcze minimalnie, żeby chociaż ten zamek na szybkości największej zdobyć. O, widzę, że ktoś ma awansik i to jestem ja w przywództwie. Milicja ma takie rzeczy. Proponuję to, więcej, zdecydowanie więcej wpływów ze zwycięstw, bym reflektował otrzymywać. No i zaraz w ogóle mam level up, patrzcie. To będzie poziom 27, brakuje mi dosłownie niewiele już punktów. No to co, weźmy sobie moją armię. Znowu ją przedłużmy. No, maksymalnie tyle, ile mam punktów, niech będzie. No i zamek Melion ma obrońców niewielu. Nie, tego pana nie oddajemy. A w ogóle ten zamek się utrzyma? Bo tutaj granic zonu nie było, ale chyba... Ojojoj, ale mamy sojusz, więc chyba nasze relacje się nie zmieniły. Jak to wygląda? Tak, sojusz jest... wydaje mi się, że trwały. Póki ktoś go nie zerwie. A zerwać można go za darmo, jak już minie czas. Ale myślę, że ani jedna, ani druga strona nie chce zerwać sojuszu. Nie jest nam dobrze, kiedy go mamy. Dobra. Ale chyba ten gościu, nasz nowy wasal, już mógł nieco tą Syronei, tamten zamek sobie... się w nim rozgościć na dobre. No to co, jest tyle obrońców. Profilaktycznie taran zrobię. A może dla odmiany wieże oblężnicze. Ty, bo jak na razie nie budowałem tych wież w ogóle. Co wy na to, żeby je zrobić? No, póki nam wpływy pozwalają, możemy zrobić takie oblężenie pełnoprawne, gdzie będzie taran i dwie wieże oblężnicze. Z przyjemnością, zróbmy to. Kurde, jolo, jolo. Na moją odpowiedzialność. Czemu nie? W miarę szybko się budują. No to kolejnego dnia powinniśmy już mieć okazję, żeby zaatakować zameczek. O, pogoda jest fajna. Minimalny świt. No i prowadźmy ludzi na mury. Aż dziwne w sumie. Tyle oblężeń stoczyliśmy. A jeszcze w ani jednym nie skorzystałem z tych wież. Wow. No to bardzo dziwne. No ale wieże też były zbugowane z tego, co kiedyś pamiętam. No ale może wieże już naprawili. Zobaczymy. Dobra. I ten zamek jest już taki średni. A, nie lubię tego zamku. Te gaje oliwne mnie denerwują. Tam chyba po prawej stronie była jedna wieża. Tu jedną prowadzą. No, panowie, panowie. Okej, bym wam pomógł, ale zrobię to potem. Jak już będzie wieża bardzo blisko murów. Albo może od lewej strony uderzymy? Też to może być fajne. No, pyk, pyk, pyk. Strzelamy coś tam, strzelamy, strzelamy, strzelamy. Tak, ja będę z tą wieżą najpewniej szedł razem chyba. O Jezu, jak ona powoli idzie. Boże, ludzie, masakra. Już moglibyśmy też się zapakować do niej, ale w sumie lepiej nie, bo jest ryzyko, że nam ją zastrzelą. No i osoby zapakowane wewnątrz, no, miałyby duży problem. I zostałyby pokonane. Tak jak to czasem wygląda, powiedzmy w Total War, jak na przykład w Medievalu. Oj, tam to jest, kurczę, smutne. Bo każdy pocisk wystrzelony z wieżyczki ma tam procentową szansę na zniszczenie wieży obleżniczej. Miałem na myśli z wieżyczki takiej zwykłej, w kierunku obleżniczej. No i wtedy od jednostki, które są wewnątrz, zapakowane, no to giną bardzo, bardzo szybko. Dobra, łyczek wody. No, a ci co się tak wystawili, kusznicy? Patrzcie, jeden dostał. Wlandyjski, o kurde. Marks ma strzelec, to chyba jest ten też elitarny. Mam nadzieję, że wam bardzo nie przeszkadza moje syplenienie, ale... No... Jakkolwiek już powoli do aparatu przywykam, tak... mówienie jeszcze nie jest takie... oczywiste, ale na pewno... po tygodniu, dwóch, może miesiącu wróci Nojan, wspaniały mówca, na bank, tak będzie. Zobaczycie, zobaczycie. Dobra, tu już się powoli podbijamy, no i dosyć sporo jest żołnierzy. Obrońców tak dużo nie ma, no to ja już schodzę i powoli się tam pakuję do góry. Tylko, kurczę, ta wieża też nie jest tak fajnie skonstruowana, jakbym chciał, żeby była. No bo osoby, które są już zapakowane, muszą od razu się zdesantować. I wolałbym, żeby najpierw każdy na spokojnie wszedł, tak wiecie, w większości. No i dopiero wtedy na rozkaz ruszamy wszyscy. To byłoby też całkiem rozważne. Oj, przepraszam, kurwica, chłopie. Ktoś mi podszedł pod celownik. Chciałem tego chłopa trafić. Jednego konnego zabiłem niechcący. Dobra, no bywa. Bywa nie jest. Dobra, olewamy to i no to też się bagują. No i ja, ludzie naprawdę. No muszą się bagować nawet w drabinach. Ale tragedia. Masakra. Grunt, że chociaż w bramie się nie bagują, no ale tam nie wiem, jak mieliby się zbagować. A nie, jest sporo przestrzeni. Możemy normalnie tak się tutaj rozstawić wygodnie. Bo nie mogę się na pewno wychylać za bardzo. A komputer jest tak oskryptowany, że do nas nie zejdzie. Więc mogę się bezpiecznie tutaj cofać. No to jest dobra pozycja. Bezpieczna na pewno dla nas. O, jednak nie, jednak schodzą, ty.
Ale nie tak, tak groźnie. Może misklikiem, może zostali wypchnięci przez swoich ludzi. Też jest taka opcja na pewno. No, okej, ten gościu leży. Bijemy kolejnych panów, bijemy was chamy. Brutalnie. Ło! Jak poleciał! No, nie, myślę, że warto budować te wieże. Jak chcę na szybko mieć oblężenie, to dwie wieże i taran, no i to jest szybka akcja, bo dwie wieże i taran się w dzień zrobią. A jakbym chciał tak dokładnie robić, no to z trybuszami to... O, no nie! To z tydzień musiałbym poświęcić, żeby zrobić te wyrwy i zniszczyć wrogie katapulty i balisty. Kurde, ci co mnie zrzucili. Pajacy. Nieszczęśni. No dobra, ale tu już stratę ponosimy spore. Ale jako, że ta wojna się już kończy, to żaden problem. Od razu kolejny wasal straci swoje lenno, możemy do niego zagadać, no i zaproponować mu, żeby do nas dołączył sobie. Tylko jak nikt mnie nie może zepchnąć, bo kurde, będzie dekapitacja w tempie natychmiastowym. W tempie naprawdę, naprawdę natychmiastowym. Dobra, no come on, bo kurde, zaraz padna. Możliwe, że się wycofają ten, do warowni. I w sumie to chętnie bym wziął udział w, no właśnie, zdobywaniu tejże warowni. Okej. No i po tej wojnie nie wiem właśnie, na co ruszymy, bo nie chcę mi się dalej bić z cesarstwem, więc na pewno odpuścimy tereny. O, poziom wiem fajnie, te zielone. Albo uderzymy na Sturgię, albo uderzymy na Asyrę dalej. Piszcie, co byście woleli. Myślę, że Asyria jest też bardzo ciekawe, bo to wciąż pustynia, a na tych bitew dużo pustyni nie mieliśmy. I jako taką nie zdążyłem się osobiście nimi nasycić, więc sądzę, że... Oj, no jak gleba czy nie? Nie, chyba nie. Sądzę, że dalej ofensywa na pustynię byłaby fajna, ale bardziej się skupimy na bitwach polowych, niż na... O, chłopie, masz przerąbane. Niż na bitwach oblężniczych, bo te polowe na pustynię są znacznie bardziej satysfakcjonujące. O, headshot pięknie. Wspaniały strzał to był, doskonały wręcz. No, koleś, o, nie trafiłem niestety, ale już jest po bitwie. Tutaj uciekałem, tylko, oj, przepraszam, swojego trafiłem. Tylko te drzewa nieco przysłaniają mi widok i nie widzę, w kogo strzelam. O, chłopie, siema, pyk, patrzcie. Tak mu headshot wywala, on mnie nie widzi niestety, na szczęście. No, i chyba idą do mnie. No to was zaraz zaskoczę, panowie. Zaraz was tutaj, kurde, przywitam. Moim uderzeniem, co się śmiejesz? O, jaką rączkę z góry dziobnąłem, widzieliście? No to było ładne uderzenie. I kolejny chłopaczyna. Pyk. Dobra, bijemy dziada i bijemy dziada raz jeszcze. Dobra, to było ostatnie, pięknie, zwycięstwo. Troszkę wpływów padło, możemy armię rozwiązać i poczekamy, aż będzie 100% zmęczenia wojną po stronie Imperium. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Patrz, już mają na czerwono, więc już chyba będą chcieli w tempie natychmiastowym zakończyć tę wojnę. No, tak sądzę. No bo do Fikaonu, chociaż w sumie ty, mógłbym tak naprawdę to z Blitz... Poczekajcie, możemy zrobić Blitzkrieg i ruszyć na Fikaon jeszcze. Troszkę tych wpływów mam, czemu nie? Dobra, obrażenia, to jest fajne. A to może nie do końca, wolę sobie tą opcję wziąć. No i dajmy punkty, powiedzmy... No w przywództwo niech będzie. Znaczy, ktoś jeszcze ma awans? Nie, nikt nie ma awansu. Moją armię zupgrade'ujmy. No i jak zdobędziemy, wiecie, Fikaon, to będzie super. Zostanie mi jedynie Wostrum. Tylko tak, muszę, no właśnie, policzyć, na ile mam możliwości przedłużenia tego. To może sobie nieco armię swoją pomniejszę, bo w obecnym stadium jest zbyt duża. I tych takich poobijanych wywalę, do widzenia. Ciebie, kolego, wywalę. Co ty masz taką czerwoną twarz? Widzieliście? Miał taką czerwoną twarz. Nie wiem, pomalowaną, dziwne to było. No i jeszcze powiedzmy tego chłopaczynę, bo najemnicy są dosyć drodzy w utrzymaniu. No dobra, tak to zróbmy. I teraz tamta królestwo, armię, za ile mogę ją zboostować? O, tanie, no to patrzcie. No to zróbmy to, chętnie. No i ruszamy na miasto Fikaon. Dobra, Sagolina jest atakowana, no i głosowanie na właściciela zamku. Dobra, no to teraz możemy dać, uwaga, możemy dać, myślę, że Pryndorowi. No jest, wiecie, tak naprawdę porówni ilość, bierzemy taką opcję. Super. Ale fajnie jest być władcą i decydować, no jest to całkiem ciekawe. Najchętniej bym w polu się z nim zmierzył i w polu już, powiedzmy, tą wojnę zakończył. Ale widzę, że chyba ci lordowie zmierzają do Fikaonu, wiedzą, co się czai, wiedzą, co się szykuje i chcą tą osadę wybronić. I może im to nawet dobrze pójść. O kurde.
To byłaby gigantyczna bitwa, zobaczcie. Tyle obrońców, mega dużo. No to co, zaczynamy oblężenie. No i oblegajmy to. Dobra, armię jakiś gościu stworzył. No to proponuję tutaj w miarę na szybko zrobić sobie taran. No i te. No i dwie wieże. W ten sposób to zrobimy. Tylko kurde, oni tymi katapultami nas pobijają, ale tu jest niski poziom, zobaczcie, murów. No też na luzie damy radę. No, bronicie to. Ale czy wy bronicie? Wątpię. Śmiem wątpić. Dobra, nawet może jedna wieża wystarczy. Chociaż w sumie... A nie, poczekajmy jeszcze. Jeszcze do jednej wieży. I powiedzmy... Pod wieczór napadniemy. Dobra, i pod wieczór atakujemy. 500 obrońców, z czego dwóch lordów mamy. Let's go do boju! Zaraz kończę nagrywanie. Idę sobie jakąś zupę zjeść na mieście, czy coś, bo mam streama 19, a... No niestety gryźć nie mogę. Nie mogę, póki co. Nawet jak coś jest miękkie, to po prostu jest strasznie niewygodne i powiem, że niekomfortowe. Długo się potem czyści, a taką czystą zupkę na luzaczku popędzluję, jakąś meksykańską, kurde, czy coś takiego, ale w sumie nie wiem gdzie, ale no, mam mało czasu trochę, bo za godzinę mam streama, a odcinek jeszcze potrwa, pewnie jest z kwadrans, maksymalnie. No to szybka akcja, reakcja. Coś się wymuszczy. Może... A wiem, gdzie pójdę. Pójdę sobie do galerii i tam mam Shanghai, chińską knajpę. I tam też są zupki. No to tam sobie jakąś zjem. Chińską. Nigdy nie jadłem, ale... Może będzie dobra. Oby była dobra. Mam nadzieję taką głęboką. No patrzcie. Katapulty nawalają. Dobra. O, dostał, ale przeżył. Jak to nie był headshot? Nie wiem, bo tylko głowa tam wystawała. Nie wiem, co ja trafiłem? Fuck, kurde, bym wyrwał strzała. A możemy w ogóle też drabiny stawiać, jak mamy te wieże, czy nie? Chyba nie, bo tutaj byśmy mieli drabiny. Nie, to nie da się. To wieże wyłączają drabina. Pytanie, co się stanie, jeśli nam katapulty zniszczą wieże, to czy wtedy się sloty na drabiny uaktywniają, czy nie? Czy wtedy mamy problem i będą jeszcze zniszczyć taran? No to co, byśmy... Nie, na pewno są wtedy drabiny. No to było dziwne. Dobra, gdzie jest ten taran? No idzie tutaj i chyba taran nie dojdzie. Oj, coś czuję, że taran raczej do nas nie dojdzie. Ewentualnie podjadę bliżej i postaram się pokasować dowódców machin leżniczych. Ale to nie jest łatwe, bo są dosyć dobrze skitrani. No to zwykłych łuczników pokasujmy i lecą ogniste kule, uwaga. O kurde, ale ranią, zobaczcie, to jest najważniejsze, one ranią. Ranią, a nie zabijają. No dobra. O, oberwał gościu, nie od nas, ale oberwał. Come on. No, goddammit. O, leci pocisk i taran. Nie, nie trafili, w jednostki trafiają. Chcą nas osłabić ogólnie. No, czy to jest dobre? Wydaje mi się, że nie ma sensu. Że lepiej jakby taran zniszczyli, wtedy nas bardziej osłabią. Bo na murach mają, no, dużo większe szanse. Zwłaszcza, że obecnie jest balans 1 do 1. Przez to, że mamy chyba mało taktyki. A dowódca ma dużo, najprawdopodobniej. Dlatego na murach, ja nawet nie wiem, czy my tej bitwy nie przegramy, no najlepiej byłoby się przebić przez bramę. Więc jak nam taran zniszczą, to będzie... Oj, duży problem. Ała, kurde, kusznik cholerny. Dobra, nie, jestem, spadam ludziska. Spadam, idę okibicować, żeby taran dotarł. Błagam. Ile masz życia jeszcze? Ty masz życia, o kurde, mało. Chyba jest na salwę, co? No, ale jest, jako że jest już blisko, no to może katapulty już nie mogą w niego strzelać. Boże, jaki ostrzał jest, kurde, brutalny. Masakra. Masakracja, naprawdę. Dobra, się okaże, że tą bitwę przegramy. No to będą jajca. Będą duże jajca. Ale wcale tak tragicznie nie wychodzi. No, zginęło nam 85, to znaczy zostało rannych albo zginęło, a my ubiliśmy 23. Bywały gorsze bitwy. Bywały dużo gorsze bitwy. No, taran już tam ledwo zipie. Już tam na styk, słuchajcie, dochodzi. Ale ważne, że dojdzie. Najważniejsze. Można nawet mieć low HP, byleby tą bramę sforsował, a będę zadowolony. Dobra, jedźmy teraz tędy. Jak mi się w ogóle nowy hełm podoba? No jest całkiem okej. Okay. Tylko to włosie jest takie dosyć sztuczne. Co jest? I panowie, tutaj normalnie. Do bramy, znaczy do wieży. Co wiesz, żeście się tak cofnęli? Co to było? Goddammit. Cholera jasna. No, chłopie. Oberwał headshota, oberwał. No i was zapraszam do wchodzenia i was najserdeczniej w świecie zapraszam, żebyście zrobili mi tą przyjemność i no wzięli w tej bitwie udział czynny, a nie jedynie bierny. Okej. No dobra, no to może ja idę do taranu. Tam czuję, że będzie bezpieczniej.
i tam wypatruje swoją szansę na zaistnienie w tej bitwie. Coraz większe straty ponosimy, ale taran już zobaczcie dotarł. Pięknie, no to schodzimy sobie z konia, schodzimy życie, jeszcze mam całkiem sporo, bo ponad pół HP. No i dobra, nawet nie wiem, czy nie pomogę im tej bramy niszczyć. Bo to już łucznicy chyba nie powinni nas obijać. Już jesteśmy raczej poza zasięgiem strzelców. Chociaż tu, patrzcie, tu jest kurde gagatek. O, ten chamie jeden. Ja ci dam. No właśnie. Dostał headshota? To 250... Tylko mu ręka wystawało, to mu się dostać w rękę. Dziwne to było. Dobra, daj mi chłopie ten taran, kościu. Pociągnij, no Janie, pociągnij. No i niszczymy bramę. Przebijamy się, przebijamy się. Ale zniszczenie cesarstwa byłoby fajne. Ty, jakby po tej bitwie jeszcze dał radę w Ostrum zdobyć, to byśmy zniszczyli tą frakcję. Taki blitzkrieg, kurde, byłby normalny. I po tej wojnie już pełna naprzód na pustynię. Albo właśnie na Sturgię. Co to myślicie? Jak dla mnie, pomysł pierwsza klasa. Tylko błagam, tu macie pewnie kamienie, co nie? O kurde, nie, to nawet nie podchodzę, bo wytrzymam, że będzie zaraz groźnie, pokaż mi to. Z łukiem. O właśnie. O. No, no, no. Dobra, uciekamy. No, był kamień, słuchajcie, chciał rzucić go. Naszych ludzi na szczęście zdążyłem zasejwować, ale na pewno kolejne kamienie polecą. Dobra, grunt, że zaczynamy się przebijać powoli. Że taran dotarł. O kurde. Obrwali z kamyczka. No. Mamy sporo ludzi. Nie jakoś mega wielu, ale jest okej. A obrońców w bramie wydaje się, że nie jest tak wielu. Może damy radę się przepchać. Ale dalej się nie zbliżam, bo boję się tych głazów nieszczęsnych. Jeszcze czekamy, na spokojnie. To w ogóle jaki ładny jest, zobaczcie, most. No kurczę, fajny most. No i chyba nasi są krojeni na sałatkę. Bannerlordzką, tak mi się wydaje. No, coś tam się przepchaliśmy, ale nie, ale nas skroją. I to tak soczyście. Dobra, jak tam wygląda sytuacja z wieżami oblężniczymi? Dobrze czy niedobrze? A nawet nie idę tam, bo jeszcze wyrwę jakąś strzałę losową. I się skończy, kurde bele. I się skończy na tym, że będzie bolało nas bardzo. Dobra, idziemy tutaj. No i wspaniale. Brama została zdobyta. Najważniejsze. Najważniejsze. O kurde, ten jak zobaczyć z glewi na parze. To jest chyba Menawlaton. Menawliaton. Tak mi się wydaje. No i pięknie. Robota wykonana. Ci się z murów desantują i chyba uciekają też do warowni. Ale to jest milicja z tego co widzę. Bo nie mają za bardzo pancerzy. No. Naparzamy. A, już nawet nie mam okazji naparzać na nich. Ale wyczuwam tutaj bitwę dwuczłonową. Tutaj na pewno ci lordowie doprowadzą do tego, żeby się wycofać do warowni. W ogóle kiedyś mogliby autorzy Bannerlorda nieco rozbudować strategię w tych oblężeniach, bo są fajne, są bardzo fajne, ale są takie, kurde, wiecie, że tak powiem, do przodu po prostu. Atakujecie i tyle. Nie ma jakichś taktyk. I tyle. I to mogliby autorzy rozbudować, naprawdę. Uważam, że byłoby to fajne. Ale w sumie jakby to rozbudować? No ciężko byłoby to pewnie powiązać z tą jakże wybitną sztuczną inteligencją, czyż nie? No kurde, taki unik zrobił, patrzcie. Gagatek. Dobra, headshot, wyrwał pięknie i nie mam już strzał niestety. To jest mój czy nie? To jest mój. Się wystraszyłem. No to idziemy do góry. No jeszcze 100 ludzi jest. Jeszcze tutaj żyją wrogowie. To nie jest koniec bitwy, ludziska. Jeszcze nie, jeszcze walczymy. Ja bym sobie wszedł chętnie na górny pokład. I tam może też kogoś spotkam. Okej. Idziemy, idziemy, idziemy. I tu faktycznie są jeszcze łucznicy. No to let's go. Na hamak kroimy dziadów. Doskonale. Doskonale, doskonale. To my na wiatoni są, muszę uważać. O, jak to są w oko, widzieliście, jak się złapał za oczy. Pięknie, dobra, tego chłopa chcę ściąć. Osobiście. Cześć gościu, główka leci, czy nie? Leci główka. Kurde. No a tu już są, widzę, że nasi. Ten, jaki topór ma na plecach. Kurde. Asyrański chyba co? Tak, Mameluka wynajęliśmy, a tego sobie dźgnę w serduszko. O kurde, garda szmato. Dostał, ale go ubili nasi. No i tu już nikogo nie ma. Miasto zostało zdobyte. Flagi stepowe nad miastem powiewają. Wspaniale. Wspaniale. Co, jeszcze z pięciu chłopa? Uciekają, czy w ogóle jak mu cień się ładnie odbija, zobaczcie na tym budynku, ale ładnie. Oni uciekają, czy się zbagowali? Chyba uciekają raczej, bo wojska są w ruchu, to pewnie uciekają. Ta, na pewno uciekają, dobra. Wygodnie się rozsiądźmy. I elegancko. Jeden kolej żyje. No nie wiem, że się zbagował. No nie mów.
Może tak strzel, a nie mam strzał. Chciałem taką losową strzał oddać w niebiosa, a nuż bym go trafił. A nuż by się udało. No błagam, dobra, ubili go. Okej. Okay. Ważne miasto zdobyte, dosyć bogate. No to na pewno kolejnego lorda muszę zdobywać, zanim komuś to miasto podaruję. Aha, straty, no, nie jakieś tragiczne. Okej, okay, ciebie biorę wieńca, więźniów bierzemy i przekroczyłem limit jeńców, ale spoko. Ja ich w karczmie od razu opędzluję, żeby nie było. W ten sposób w sklepie sprzedam sobie i te masy. No i faktycznie to zarazto ma jedynie jeden zamek? Naprawdę? Znaczy jedno miasto? Nie, mają miasto i zamek. Morenia i Wostrum. Kurde, ale się już rozrośliśmy, co nie? No tak, oczywiście, o Boże, Battania. Battania ma GWP chyba, szkoda. Smutno mi jest z powodu Battanii. No to tak, no to tak. Pokaż mi znowu encyklopedię, to mi cofnij. Królestwo, Południowe Cesarstwo, no dużo macie wciąż klanów, bardzo. Panie Satrosie, nie masz Włości, ale nie mogę z tą gadać. Ty masz zamek Morenia, może do mnie też dołączysz, zobaczymy, może się uda. Za przekupstwo. O, też masz jakiś zamek, ty, to oni jeszcze coś tam mają. Oni jeszcze coś tam mają, ludziska. Z Sykańcem nie mogę gadać. Baranor chyba nie chciał z nami gadać, albo był w armii, nie pamiętam. O, ty tego raczej nam nie oddasz, ale warto spróbować. No i co, odczekajmy chwilę. Mam w sumie sporo tych wpływów. Ty, to może mieć tam zamek Morenie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, dobra, do Baranora dotarła wiadomość, że chcę z nim pogadać. O, patrzcie. Dobra, błagam, jest. I od razu mu dam tą osadę w głosowaniu. Super. No i 100%. Doskonale. Pytanie, ile chcesz kasy, panie Baranorze? A to w ogóle masz jakąś włość? Oj, nie jesteśmy. To zrobimy kasiorę i wtedy go przekawaćmy. Ale on chyba miał jakąś włość, tak mi się wydaje. Aha. Najprawdopodobniej. Dobra, ty kolego jesteś lojalny, ale wiem, że Baranora możemy przekabacić. Już mamy perswazję udaną, wystarczy jedynie zrobić kasę. No i na pewno wrócimy do tej rozmowy. Jeszcze Turiados. Turiados miał chyba osadę jedną. Tak, jest też w armii. W ogóle, gdzie jest ta armia? Ciekawi mnie to bardzo. Gdzie oni kurde są? Nie wiem. Ale zaraz będzie 100% zmęczenia wojną. A 100% to już jest dużo za dużo. Oj, za dużo. I głosowanie na właściciela Fikaona. Okej, dam to oczywiście nowemu kolegowi. A nie ma nowego w głosowaniu. Oj, a bo nie miałem kasy. No tak przecież, żeby go przekabacić. To powiedzmy, że dam go Akrumowi. Ma najwięcej procent. Niech będzie. Niech będzie on i widzę okazję. O, jakie straty im zadaliśmy. Gigantyczne. Ale po naszej stronie też jest spore zmęczenie. To nie jest tak, że je, tylko oni mają zmęczenie. I ja bym tych jeszcze sobie złapał najchętniej. Chyba, że teraz Nojan robi operację specjalną i tego przyjaciela wyłącza z armii i gonimy tych panów. O właśnie, o to chodziło. No, ale ta bitwa już w odcinku kolejnym, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Face'a i Discorda, trzymajcie się, na razie, hej hej.